który zadebiutował właśnie zbiorem wspaniałych, niezwykłych, oryginalnych i bardzo ważnych dla Wrocławia, ale myślę tylko, nie tylko dla Wrocławia, dla kultury polskiej, zbiorem opowiadań. Będę o nim za chwilę trochę więcej mówić. Marcin Bratke być może dla Państwa jest znany głównie jako dziennikarz telewizyjny. Przez wiele lat pracował w telewizji. Do dzisiaj po części też pracuje. Znany był z takich bardzo subtelnych, wyrafinowanych reportaży telewizyjnych, bardzo odróżniających się od tego takiego ciągnącego się często w telewizji szmelcu, więc on miał swój, że tak powiem, oryginalny, własną estetykę. Tym się głównie zajmował, no ale któregoś dnia odezwał się w nim taki wilk literacki, takie zwierzę artystyczne, które mówiło: bracie, dość tej telewizji, dość tego walęsania się tam po tych wszystkich obornikach i zdrojach różnego rodzaju. Pora najwyższa, żebyś zasiadł do stołu i wygarnął, co myślisz o tym naszym mieście, o naszej dolnośląskiej cywilizacji, zresztą w ogóle w cywilizacji polskiej, jeśli taka jest. Krótko mówiąc, Marcin mniej więcej rok temu przygotował książkę opowiadań. I to jest bardzo ważne, ponieważ Wrocław, jak się patrzy na tak historycznie na to miasto, szczególnie po wojnie, to ma taką swoją linię rozwojową prozy, która próbuje ogarnąć jakoś to miasto, budując jakiś taki wizerunek literacki, który mierzy się z problemami ludzkimi tego miasta. I Marcin właśnie jest tym ostatnim ogniwem w tym takim cyklu pisarzy, prozaików, którzy próbują nadać swojej prozie taki ton, który rozjaśnia, czy w każdym razie objaśnia, interpretuje to, co się dzieje z nami, mieszkańcami tego miasta. Kim jesteśmy, jakie są nasze historie, jakie są nasze przerażenia, lęki, bóle, cierpienia, ale także nasze śmiesznostki, groteskowe zachowania. Słowem, taka amplituda bardzo różnych przymiotów, które możemy sobie przypisać. Była taka powieść Ciuciu Babka Staszka Chadzińskiego, wiele lat temu napisana, być może w ogóle Państwo nie pamiętają, ale warto ją przypomnieć. To był taki początek właściwie rozliczania się pisarzy z miastem. Taka próba wyjrzenia w jego głąb i penetrując tamte jego różne ciemne, mroczne obszary, wydobyć może coś, co tam jest sensownego i ważnego. Było jeszcze paru innych, którzy próbowali się zmierzyć z miastem, właśnie z problematyką miasta, z ludźmi miasta. I tym ostatnim ogniwem, jeśli Państwo będzie interesować, że tak powiem, ciąg tych poetów czy pisarzy, to później możemy w dyskusji ewentualnie wymienić innych. W każdym razie Marcin jest ostatnim, który mierzy się z miastem, który mierzy się rzeczywiście sensem tego miasta. Próbuje wydobyć przy pomocy takich inkrustowanych opowiadań, jak gdyby te takie różne widoki, bardzo często one mają charakter groteski, zabawy takiej językowej, trochę satyry, trochę liryki, trochę takich klimatów no z takiej wielkiej prozy groteskowo-satyrycznej, Bulgakowa powiedzmy, gdzieś w tych granicach, może prozy iberoamerykańskie. On tak się mierzy gdzieś tymi obszarami, które zaznaczyły się w literaturze wielkimi dziełami. On oczywiście nie nadaje temu takiego szerokiego oddechu, prawda, jak 100 lat samotności Markeza czy inne, bo proza formatu mniejszego, prawda, opowiadania, nowela nie jest w stanie wydobyć tego wielkiego jak gdyby ciągu różnych obrazów, ale wystarczająco mądrze i sensownie to prowadzi, że zbiór tych opowiadań, których tytuł brzmi Pies o żółtych oczach, zbiór tych opowiadań właściwie stanowi
taką swoistą mikropowieść, bo te opowiadania jak gdyby tak połączone jedno z drugim, 5, 7 i 15, to one dają panoramy właściwie naszego miasta. I co ciekawe, to jest panorama dość głęboko osadzona historycznie. To nie są opowiadania, które mówią o dniu dzisiejszym, czyli o tym, co przeżywamy teraz, jak patrzymy na nasze miasto, jak widzimy go z różnych perspektyw. To jest panorama trochę historyczna, bo ona sięga lat 60. gdzieś tam, prawda, pierwsze te opowiadania zagłębiają się. No później idzie przez lata 70., 80. i właściwie dochodzi do czasów współczesnych. Także dla badacza miasta, który zechce patrzeć na miasto przez literaturę, to myślę, to jest piękna perspektywa, bo będzie widział w takim ciągu różnych wydarzeń, tam różne sytuacje, historie, jakieś takie obrazy, które rzeczywiście w sposób z punktu widzenia literackiego, artystycznego dają szansę przeżycia zarówno estetycznego, bo są pięknie napisane, świetnym językiem, taką literaturą, która mierzy się z tym, co jest najsubtelniejsze w języku, a równocześnie nie unika czasami brutalizacji i takiej ostrej groteskowości, a więc jest jak gdyby taki przegryw też estetyczny, bardzo ciekawy. Właściwie kiedy patrzymy, tak kiedy mówimy w ogóle o literaturze, to możemy patrzeć na takie źródła, czy to jest literatura typu wyobraźniowego, to znaczy, czy pisarz radzi sobie tylko budując jakąś wizję świata poprzez wyobraźnię, czyli rzeczywistość tutaj jest jak gdyby tylko pretekstem do pokazania czegoś zupełnie innego, jakiegoś świata, który jest poza rzeczywistością. Czyli wtedy mówimy o tym, że literatura żywi się głównie fantazją, prawda, wyobraźnią, grą językową, jakieś takie tworzy klimaty, które są wynikiem bardziej powiedziałbym tej sfery takiej nierzeczywistej, prawda? To, co jest charakterystyczne dla kultury iberoamerykańskiej. No i druga postawa to jest taka, kiedy opisujemy świat, konkretną rzeczywistość opisujemy, prawda? U Marcina spotykamy zarówno jedno, jak i drugie, czyli spotykamy opis konkretnego miasta, konkretnej rzeczywistości, podwórka, zakola, jakieś tam, prawda, uliczki. Zagłębiamy się w ten taki trochę mroczny, trochę dziwaczny, trochę taki powikłany świat tego naszego Wrocławia, który tylko pisarz może dostrzec, czy artysta, prawda, który może nadać mu wymiar uniwersalny. To jest właśnie cecha tych jego opowiadań, że potrafię zrobić z takiego jakiegoś bardzo lokalnego obrazka jakiś uniwersalny pożytek. A więc jest zarówno w sferze wyobraźniowej, czyli kreuje pewną rzeczywistość i są takie opowiadania, gdzie akcja jak gdyby jest w chmurze, w przestrzeni, w nieskończoności jakiejś nierealnej. I są te opowiadania też takie, które dokładnie mierzą się z konkretną, realną, brutalną, bardzo często prymitywną i ciężką rzeczywistością. Także dla mnie Bratka jest naprawdę wielkim odkryciem literackim. Szkoda, że o nim niewielu wie, bo to są książki, które niestety nie rozchodzą się w ogromnych nakładach i polska krytyka literacka jeszcze nie dotarła do nich i nie zmierzyła się z nimi, ale są to uczciwe opowiadania w tym sensie, że nie można się dopatrzeć tam, prawda, jakichś manipulacji, jakichś takich fałszywych tonów, że to jest autentyczne, że to jest prawdziwe, przeżyte, mocno przeżyte na poziomie, prawda, zarówno tej wyobraźni, jak i też tego dociekania rzeczywistości. Także mamy rzeczywiście pisarza nowego, który boryka się z bardzo trudną materią, prawda, bo to uchwycić taką historyczną tkankę sięgającą lat 60., prawda, to jest ogromna przestrzeń i radzić sobie z tym. I to, co ciekawe, bardzo takiej zwięzłej, lapidarnej formie.
to nie są rozbudowane, prawda, rozbuchane, tylko zwięzła, to nie są nawet opowiadania, to są nowele. Prawda? Opowiadanie różni się między innymi od noweli tym, że ma wiele wątków, prawda, jest bardziej takie powikłane, natomiast on trzyma się jakiegoś jednego wątku, bardzo szybko wchodzi w ten wątek, prawie tak jak poezja taka, prawda, lapidarna, próbuje zamknąć jakąś poentą i robi to ze smakiem, prawda, z taką kulturą. Także ci badacze, którzy w przyszłości zechcą patrzeć na Wrocław przez literaturę, będą mieli naprawdę w tej niewielkiej, cieniutkiej książce bardzo i socjologiczny materiał, i psychologiczny, i społeczny, i obyczajowy, i polityczny. Wiele jest tam takich różnych stron, ujęć, które no, nie można się tej książki pozbyć. Ja do niej nieustannie wracam i nieustannie ona mnie buduje, nieustannie. Jest dowcipna przy tym dowcipna, poczucie humoru jest spore. Taki rodzaj kpiny, ironii, subtelny, ale równocześnie czasami tak mocno, takim cieniutkim narzędziem gdzieś tam tnie tę naszą rzeczywistość mocno i to się daje znak. Ja myślę, że Marcin tutaj przeczyta nam za chwilę dwa, trzy opowiadania. Ja przepraszam za nieco przedługi mój wstęp, ale chciałem, żeby Państwo po pierwsze zobaczyli przez moje oczy tego pisarza, bo nikt się specjalnie dzisiaj pisarzami we Wrocławiu nie zajmuje. Mamy taki świat, taki klimat, takie czasy, że literatura jak gdyby zeszła trochę do podziemi. Marcina trzeba wyciągnąć z tych podziemi, bo to jest pisarz, który powinien być w tej chwili na wierzchu, wśród nas, w naszych umysłach, w naszych potrzebach, takich czysto literackich i powiedziałbym moralnych potrzebach. Właśnie moralnych, takich, że no, oddaje jakąś taką sprawiedliwość tej naszej rzeczywistości. Także nagadałem o Marcinie, a teraz będziemy go męczać, będziemy się nad nim trochę znęcać. Znaczy może ja zacznę od takich pytań, jak to takie dość banalne, ale to bardzo ciekawe.